SolidWorks to bardzo wydajne narzędzie również w module arkuszy blach. W jaki sposób wykonać narzędzie formowania postaram się pokazać na tym krótkim przykładzie. Otwieram nowy dokument i rysuję prostokąt bez wymiarowania, ponieważ będzie to baza do wykonania narzędzia formowania przewidzianego dla arkuszy blach. Następnie rysuję w środku układu współrzędnych okrąg, wymiarując wyciągam na wcześniej przewidzianą głębokość z pochyleniem 35 stopni. Ponieważ ten rodzaj przetłoczenia posłuży do zamocowania osi silniczka, zostanie wykonane również podcięcie. Podobnie jak wcześniej rysuję okrąg, wymiarując, wycinam na tą samą głębokość, następnie dodaję zaokrąglenia. Należy pamiętać, że zaokrąglenia muszą uwzględniać grubość blachy. Następnie wycinam, konwertując ścianę. Nie ma to praktycznego zastosowania poza jednym, że zapisując taką operację w bibliotece, musimy odpowiednio powiększyć, wpasować w ekran i w tym momencie wykonać opcję zapisu, co będzie ułatwiało podgląd na miniaturę. Przeciągam do odpowiedniego folderu, zapisując operację w bibliotece, w folderze narzędzi formowania. Następnie dodaję taką operację do arkusza blachy. W SolidWorksie 2012 ta opcja została nieco zmodyfikowana. Umożliwia również wybór konfiguracji, jeżeli takie istnieją. Oraz w łatwiejszy sposób można umieszczać, odwracać kierunek, przerywać powiązanie. Operacja została umieszczona w środku symetrii tej blachy. Zostanie tylko odwrócona. Sprawdźmy, czy ta blacha się rozłoży. Przypominam, że operacje formowania, czyli wykonujące przetłoczenia, nie są rozkładane na płasko. W tym miejscu jest problematyczny fragment. Spróbujemy go zmodyfikować. No niestety nie można zmodyfikować wymiaru z tego względu, że operacja jest połączona z operacją w bibliotece. Dopiero odznaczając opcję połącz, można ten wymiar zmodyfikować. W momencie, kiedy zostanie zmodyfikowany, należy przebudować i prawdopodobnie ta blacha zostanie rozłożona na płasko. Jak widać, podobne dwie operacje zostały już wcześniej wykonane. Symetrycznie są to operacje do nagwintowania. I w ten sposób udało się operację formowania wstawić w takim arkuszu blachy.